Jest piątek, godzina 7 rano. Piątek rano, humor gituwa. No gituwa, pogoda gituwa, humor gituwa, wszystko gituwa. No i minuta 8 już jesteśmy w Wałczu. Tam jesteś w Wałczu, kurwa. Przepraszam bardzo, jesteśmy na razie na przedmieściach Wałcza. Na razie. W Toruniu, ale do Wałcza rzut beretem. Po co my do tego Wałcza jedziemy? Na nocleg chyba, nie? Coś jeszcze tam jest? No ty tam chciałbyś jechać. Ja? Do Wałcza? Dlaczego tam jedziemy, kurwa? Skąd ja mam wiedzieć? Mnóstwo bonusów i kartofiskowe koszulki za darmo dla nowych graczy w LVBet. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofiska. Szczegóły promocji pod filmikiem. Jak sobie panowie wyobrażacie w ogóle ten Wałcz? Jakie oczekiwania? Nie mam wygórowanych. Ja nie mam oczekiwań, zupełnie żadnych. Nawet nie wiedziałem, że do Wałcza jadę. A to nie jest przypadkiem jakiś polski Paryż albo coś? Nie wiem, tak? Kopenhaga może bardziej, albo Sztokholm. Polski Erywań, albo jakiś kurwa Kiszyniów podejrzewam. No i już jesteśmy w Wałczu. Hura! Piękne miasto, polecam, naprawdę. Zamierzamy się ruszyć w ogóle gdzieś, czy tutaj już posiedzimy do rana? Gdzieś pójdziemy chyba, co? Tak? A w Wałczu okazało się, że są delfiny! Teraz będziemy płynąć katamaranem o nazwie Delfin. Miał być polski Paryż, a okazało się, że Wałcz to jest polska Wenecja. Generalnie to wszystko wyglądało tak. Znaleźliśmy jezioro, bo było 20 metrów od hotelu. Hotelem bym tego tak szumnie nie nazywał, no ale dobra. Plan był taki, żeby tutaj się gdzieś skitrać i machnąć browara. Idziemy właśnie, a propos idziemy po piwko do samochodu, po portera. Tak. A obok była łajba, odpalona. Z człowiekiem, na pokładzie. Tak, po sezonie panowie odpalili na kilka minut łajbę, żeby nie zastygł. I okazało się, że... Jeden z naszych kolegów jest bardziej komunikatywny. Się zapytał, czy pływają. Panowie powiedzieli, że już jest po sezonie i nie pływają. Więc skoro powiedzieli, że nie pływają, to tutaj pojawiła się propozycja, a może popływamy. No i popłynęliśmy. A pan chorobę morską? Nie, nie mam. Nie masz choroby morskiej? Nie. Czyli nie zesrałeś się jeszcze? Tutaj nie. A pan co tutaj? Chciałem być marynarzem. Mamy to. Dobra, to co, popływamy dalej? Płyniemy, no tak. Chodź kurwa. Pływam bez promili, no dokładnie. I jak się podoba na Kaszubach? Jaki Kaszuba? Ograw się znalazł, ja pierdolę. Nie, są Kaszuby. Znam osoby, które przyjeżdżają tu co rok regularnie, twierdzą, że jeżdżą na Kaszuby. Są jebnięci. Centralny ośrodek przygotowań olimpijskich. O, tam kajakarze płyną. O, tam. Idealne miejsce. Idealne miejsce, kurde. Yeah. Tego nam dzisiaj było trzeba zdecydowanie. Już można na igrzyska, nie? Jeszcze 3 lata spokojnie. Damy radę. Chuja wiecie. A w jakiej konkurencji my się przygotowujemy w ogóle? Co? W jakiej konkurencji my się przygotowujemy? No, troszkę wczoraj popływaliśmy po tym pojezierzu wałeckim. Który masz się nawet wałecki porobiły tu. Ja się trochę w tym Wałczu zabujałem. Nie wiem, panowie, wy? Ja pierdzielę. To tak buja tym mostem. Nie, to pijany jesteś, Radek. To tobą buja, nie mostem. Wałcz, warto wracać, takie mają hasło. Mają takie? No. To chyba kiedyś trzeba będzie wrócić. Teraz opuścimy na chwilę ten Wałcz, zobaczymy co jest w okolicach. Jesteśmy już... Gdzie? W Białogórzynie. I tutaj odbędzie się spotkanie Ligi Okręgowej. Okręgowej? Poważnie? To okręgówka jest? No co się tak rozbawiło? Myślałem, że to jakaś klasa A, B może. Pan powie, kto gra. Białogórzyno. A jak się nazywa zespół z Białogórzyna? Nie mam pojęcia. Jak? Radew, Białogórzyno. Radew? LZS-em Kowalewice. No widzisz, już wiesz. No. Ale kawał meczyka my tu mamy. To chyba będzie ładny strzał. No. No. Do przerwy jest nasz ulubiony wynik. 0-0 w wydychanym. Teraz to się wydarzy. O kurwa. Panie ekspert, wydarzy się coś w tej drugiej połowie? Nie musi. Nie rozkręci się? Nie musi. Teraz się osa upierdoli. Gdzie kurwa? Weź kurwiaj. A ty nie miałeś piwa. Jakiegoś lęku? No, mam cały czas. Ale się dzieje w tej drugiej połowie. Bardzo zabawne jest jeszcze? Kurwa. Do ucha ci wlatuje. A zdechłą osę lubisz? Zdechłego osę? Wiem, że istnieje, natomiast nie znam. Byliło po tych wczorajszych. Brawo, świetna decyzja. Ależ to było meczycho, nie? Tak. Działo się coś w tym meczu, działo się, nie? No coś się działo, no.
O kurwa! Nie no, w tym meczu to było prawie wszystko. Piękne gole były. Był gol strzelony cyckami. Dobra, teraz AC Milan strzeli. O kurwa! Ale strzelił kratą. Ja pierdolę, mówiłem. Karny z dupy był. Kurwa! A bohaterem meczu został kot, jak dla mnie. Ten kot nie może się nadziwić, jak dobrze grają, nie? Pomylił trybuny chyba, bo tam jest klatka dla kotów. Kot, który cały czas próbował wejść na boisko, aż w końcu mu się udało. No. No i wyląduje w klatce dla kotów, no. Proszę bardzo. Co teraz pan szofer wymyśli ciekawego? Coś pozwiedzamy może? No nie wiem. Zobaczymy. Jedziemy. A teraz pozwiedzamy sobie Białogard, bo pan chciał. To. No ty. Ja. Nie chciałeś? Mnie tam bez różnicy jest. To jest turysta wzorowy. No nareszcie jakaś sałatka. Sałatka, tylko to jest trochę niepotrzebne. Troszkę ziemniaczków. O, to już wygląda. Jak się Białogard podobał? Podobał się. A co się podobało niby? Zabytki kultury. Tak, a jaki widziałeś? To jest zabytek? Co? Oczywiście, że jest. To jest najładniejszy zabytek w Białogardzie chyba. No a teraz to dopiero będzie prawdziwe święto futbolu. Mecz o przedostatnie miejsce. Czwartej ligi. Zefir Wyszewo kontra Pogoń. Połczyn-Zdrój. Połczyn-Zdrój. I my dzisiaj chyba na sektor gości jesteśmy przewidziani, tak? Raczej tak. No, tu jest Gniazdowy. Tak jest. Będzie jakiś młyn w ogóle? Zobaczymy. No podobno trochę osób ma być. Jak... Jeszcze mi powiedz, że jakiś doping tu prowadzicie. Oczywiście. Pogoń! Mamy specjalne piosenki przygotowane. Nie ma takiego, co przejdzie Andrzeja Szczesnego. To jest prezes naszego klubu grający. Warto obserwować również Kordiana. Tylko przestrzelił 200 w ostatnich meczach. To są 200, no. No dokładnie. Przecież sam wiesz, że 200 to niedużo. Chłopaki już po 2 razy 200. Wypili i co? I stoją. O kurde. Ależ to było meczycho, nie? Było, było, no. Rozegraj, nie wal na pałę! Panie, czego wymagać od zawodnika na tym poziomie rozgrywkowym? Nie za dużo? Może. Podaj! Kurwa, podaj to! Wcześniej, kurwa, podaj! I to jest kibicowanie. Przedostatnie miejsce w tabeli wywalczyła Pogoń. Wal! Wyginam śmiało ciało! Wyginam śmiało ciało! 2-0! Mało! I chuj, cała moja tutaj teoria w pizdu, to nie był mecz o przedostatnie miejsce, bo Pogoń Połczyn wygrała, a na przedostatnie miejsce nie wskoczy, bo miała straty 4 punkty. Coś popierdziaczyłem. Coś może jeszcze z tego będzie. O ja pierdol! No dobra, w każdym razie Pogoń wygrała. I przy okazji zdobyła też tytuł najlepszej drużyny w Polsce. Nasza Pogoń, najlepsza w Polsce jest! Najlepsza w Polsce jest! Nie wiem, czy to chodzi o najlepszą drużynę jako całościowo, czy o najlepszą Pogoń w Polsce. Tak, to mogło chodzić o Pogoń. Chyba tak. Najlepsza Pogoń w Polsce. No i mamy już niedzielę, jesteśmy w Świdwinie. Wczoraj w Świdwinie byliśmy jeszcze na koncercie. To był tak zwany bankiet u artystów. Teraz wykonamy piosenkę, która opowiada prostą historię o tym, co się wydarzy, kiedy szansonista, który jest dzisiaj na scenie, kopnie już w końcu w kalendarz. Widziano pana w damskiej toalecie. Do pomówienia, kurwa. W damskiej toalecie pana widziano. To są... A kto tam grał? Jego wysokość Pablo Pavo. Kurna, wreszcie spotkałem kogoś, kto jest mojego wzrostu. Gdzie bym nie pojechał, to wszyscy są kurwa o półtorej głowy wyżsi, no. Normalny mężczyzna ma 1,73 m. No może 5. Chuja tam. Mówiłeś na scenie o Young Losi. Teraz, który utwór Young Losi? Ja lubię? Dzień, no. Ja lubię Szklanki, to jest dobry numer. Tak, tam jest dobry beat. Nad tekstem się nie zastanawiałem za bardzo, bo to chyba nie o to chodzi. Natomiast to jest dobry beat, ktoś zrobił dobry beat. Czyli co, będziemy dzisiaj Bacardi... Pić ze Szklanki w klubie, tak. W klubie ze Szklanki. W klubie ze Szklanki. Znasz tu jakiś klub ze Szklanki? Wiesz, to jest pierwszy raz w Świdwinie, więc nie wiem, jakie są szalone kluby, gdzie można Bacardi, tak? Ale podejrzewam, że najprędzej to nad rzeką, jak sobie kupimy w tym, w Żabce Bacardi, to możemy zrobić. Jak się Świdwin podobał? Bardzo się podobał.
Po raz kolejny zaskoczenie pozytywne. Ale kurde, nie spotkaliśmy głównej gwiazdy, która pochodzi ze Świdwina. Dane. Znacie Dane? Nie, Dane jedynie znam Kazimierza. A to jest ten Dane, to jest on czy ona, czy co? Ona. No właśnie myślałem, że to jest on, ale chyba to jest ona. Może spotkaliśmy, ja może spotkałem, a nie wiedziałem, kurde. Właśnie, kurde, ja przecież też nie wiem, jak ona wygląda. Gdzieś tam wyczytałem, że ze Świdwina jest Dane, ale jak... Skąd wiesz, kurwa, że nie spotkaliśmy? No, ona była na tym koncercie. No i gdzie my, panie, dojechali? Do Wierzchowa koło Szczecinka. Wierzchowo koło Szczecinka, tak, i co my tu będziemy oglądać? Mecz piłki nożnej. To wie, no. Dobra. Pogoń. Pogoń? Miejscowa. Z? Nie mam pojęcia. A która to liga? Też nie wiem. To jest Arena Olimpijska. Słynna Wierzchowska Arena Olimpijska. To była olimpiada niedawno. Szachowa. Ej, to mamy znowu pogoń drugą. Wczoraj była pogoń, dzisiaj jest pogoń. Nas pogoni dzisiaj jeszcze. Pogoni nas dzisiaj trochę, no. Ja pierdolę. Na stanowisku komentatorskim obok spożywają alkohol bezbarwny. Prosto z butelki. Ule. Ja nie mogę patrzeć na takie sceny. Obudźcie się! A ty dzisiaj miałeś nie chlać. Tylko na meczach. Nie, jak nie, miał nie. Pić. Nie, nie, no mało miałem dzisiaj pić. Tak będzie. No i już po meczu. Działo się? Działo się. Panie, ja tu teraz patrzę, żeby to nie był ostatni mecz mojej Skody. Musisz się tutaj... przy cofaniu ogarniać. Skoro jak rozpieprzysz Skodę, no to sobie bentleya kupisz, no. No tak, no w końcu może będzie pretekst, nie? Dobra, co w tym meczu się działo? No, zakładka była przed chwilą. Bardzo niebezpieczne zagranie. Zakładka. Ładne gole były. Były. Był samobój. O kurwa! OG. OG. I strzelił gola zawodnik, który jest nawet starszy ode mnie. No, ludzie tak długo nie żyją podobno, ale, ale jednak. O kurwa! Pięknie! Znakomita sytuacja! No szacunek! Dziadek, kurwa, Piotrek, dziadek! Ale i dziadek może strzelić! Pogba grał, o! Pogba grał! Uderz! No, Pogba! Pogba jest prawonożny czy lewonożny? Co? Ale prawdziwy Pogba? Nie wiem. Ten jest lewonożny? No, lewą strzelał, widziałem. Wyszło mu nieźle, ale może prawą wychodzi lepiej jeszcze. Możliwe. Jeszcze lepiej. I teraz dla odmiany będzie jakiś mecz, tak? Będzie. No. To jest taki mecz, który nikomu nie przeszkadza. Znaczy, że jak będziesz pierdolił o czymkolwiek i nie będziesz patrzył na boisko, to nic nie stracisz, bo się niewiele dzieje. Nie wiem, bo kurwa w dopę jeszcze. 0-0 będzie, tak? Tak będzie, 0-0. No kurde! Mnóstwo bonusów i kartofiskowe koszulki za darmo dla nowych graczy w LVBet. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofiska. Szczegóły promocji pod filmikiem.